Zaczęło się to dawno, dawno, najdawniej jak pamięć sięga, tam skąd bierze początek rodzaju ludzkiego księga. Pod modrym niebem, w cudnym ogrodzie, pod słynnym drzewem, w przewiewnym chłodzie, pierwszą wiosną, w pierwszym maju. Zresztą każdy o tym wie, kiedy Adam mieszkał w raju, bardzo często nudził się. Spać tam było we zwyczaju, więc spoczywał w głębokim śnie. Dalszy ciąg każdy sobie sam dośpiewa słowem Ewa. Jaka jest kobieta? Musi być do wyboru, zmieniać się, żeby tylko nic się nie zmieniło. To łatwe, to niemożliwe, trudne, warte próby. Oczy ma, jeśli trzeba, raz modre, raz szare, czarne, wesołe, bez powodu pełne łaz. Słaba, ale udźwignie. Nie ma głowy na karku, będzie ją miała. Czyta Jaspera i inne pisma kobiece. Nie wie, po co ta śrubka i zbuduje most. Młoda, jak zwykle młoda, ciągle jeszcze młoda. Tobie grają wszystkie instrumenty, ciebie wiatr na ziemię z nieba przyniósł. I kłoczą twym po ścieżkach krętych, idę w dzień i w nocy, o Pani Wenus. Z krzykiem biegną ku tobie mężczyźni, wypłakać gorzkie łzy na twych kolanach, świecie im zapalasz. Przez ogrody widzisz ich, gdy śpią nad złote rzeki, ptaki budzą się i szumią liście, i na niebie srebrne gwiazdy wschodzą. Jeśli się zastanowisz, mały mężczyzna, przez chwilę, to szybko dojdziesz do wniosku, że kobiet na świecie jest dużo, ogromnie dużo. Tak dużo, że chyba nikt nie wie ile. Kobietę rozpoznać łatwo, to coś zupełnie prostego. Każda osoba nie będąca mężczyzną jest z całą pewnością kobietą, kolego. Dzień 8 marca to kobiece święto. Co uprzejmości, toasty, prezenty. Każdy kwiat wręcza z twarzą uśmiechniętą. Choć zwykle bywa zły i nadęty, schodzą się goście, składają życzenia. Solemnizacka także uśmiechnięta. Lecz chcę zapytać, tak dla przypomnienia, czy o kobietach ktoś zwykle pamięta? Że ostatnie spać idą, a pierwsze się budzą. Że wciąż pracują od świta do zmroku. Że nieustannie dla swoich się trudzą. A zauważane są raz w roku. Dzień piękny, uroczysty, taki dzień raz w roku zdarza, gdy 8 marca z barem wiosny strzyśnie z kartek kalendarza. Tak o wspaniałe wielkie święto, mieć śpiewają chłopcy i panowie, z bukietem życia i w barwach kwiatów, uśmiechną się dla wszystkich kobiet. Moją damą.
8 marca to Międzynarodowy Dzień Kobiet. Właśnie z tej okazji pragniemy złożyć naszym paniom, nauczycielkom i koleżankom najserdeczniejsze życzenia. Niech wam snuje się żywot w pomyślności, a fortuna niech nie mija waszego portfela. Ty zaś szlachetne zdrowie ulubuj sobie nasze panie i wspieraj ich nadwątlone przez nas siły. I niech tak już co dzień będzie, wasze święto ciągle wszędzie.